Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Mieszkańcy Iławy mają szansę zdecydować, na co wydać część miejskiego budżetu. Ława. Miasto w zachodniej części Mazur. Dobrze znają je turyści, a coraz częściej jego atuty dostrzegają także przedsiębiorcy. Teraz na rozwój miasta większy wpływ dostaną mieszkańcy. Będą mogli oddać głos w pierwszej edycji Iławskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy powinni decydować o tym, gdzie na co wydawać pieniądze. Zagłosuje pani? Oczywiście. Właściwie powinno tak być, moim zdaniem, żeby rzeczywiście rada i mieszkańcy też decydowali na ten temat. Odda pan głos? Oddam. Myślę, że miejscowi najlepiej wiedzą, jakie są rzeczy wymagane i oczekiwane i potrzebne. Wesprzeć można jeden z 9 projektów. Wśród propozycji znajdują się inwestycje związane z infrastrukturą drogową, rekreacją i sportem. Wesprzeć można również pomysły na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. Zgłoszonych zostało 17 projektów do budżetu obywatelskiego w Iławie, z czego 9 przeszło kryteria i zostało wybranych do głosowania przez mieszkańców. Jaką mamy pulę do dyspozycji? W tym roku jest to 500 000, a w związku z dużym zainteresowaniem burmistrz już obiecał, że na ten rok będzie więcej. Procedura głosowania jest banalnie prosta. Należy pobrać i wypełnić specjalną kartę i wrzucić ją do urny. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec zameldowany w Iławie, który ukończył 15 lat. Urny i karty do głosowania znajdują się w Urzędzie Miasta, Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ulicy Chełmińskiej 1 oraz w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym przy Biskupskiej 2. Głosowanie potrwa do 30 września. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv